do kraju teraz jakoś... Teraz, prawdę mówiąc, to jeszcze nie ma do kogo i do czego. No ale wiesz, to jest nasz obcy kraj, bo ja wracam przykładowo do kraju, nie? No bo jednak jest ciężko tutaj na wszystkim, nie? Jest strasznie, sam wiesz, jak tutaj jest. Mieszkacie tutaj, nie? Na tym, tutaj tym banku, ona... nie? I co, gdzieś tam pod murkiem raczej, nie? Czy tam schować? A, nie. Nie tym, na tym normalnie może na ziemi się położyć? Nie, to tu w lecie, jak jest upał, tak? To się bierze koc, kładzie się pod drzewkiem, jeszcze policjant przyjeżdża i mówi, czego nie? Mówię, bo mi air condition nawalił. Tutaj już nie polowałeś tutaj, nie? Tu nie. Nie, w Kanadzie polowałem, w Polsce 20 lat. Od dzieciaka jeździłem. Nie ten od... za tym teraz, tak rozumiem, nie poszedł. A to ja mam tutaj stawek. Ten tutaj tak. Jest dobry taki? Tu są i catfishy, i karpie, i nawet żółwie błotne są. W tym? W tej sadzawce. O, no. Ja tu w zeszłym roku to wyciągnąłem karpia ponad 5 kilo. Jeszcze masz takie marzenie przykładowo, że jednak się może jeszcze takie marzenie spełni. Moje marzenie było, żeby słonia zabić. A. Każdy z nas ma marzenie. Ja też mam marzenie. Teraz będziemy obchodzili 50-lecie istnienia Państwowego Domu Dziecka. Moim marzeniem jest zorganizowanie naprawdę takiego dużego, takiej imprezy sportowej. Dlatego, że ja nie mam w Polsce nikogo. Jedyną rzeczą, którą wiąże mnie, to dzieci z Domu Dziecka. Chyba święta do dzieci dojdzie, tak? Na ten, tak? U nas jest tak, w Chicago dzielnice się nazywają od kościoła, my Polacy. Jakieś kościół świętego Jacka to nazywamy Jackowo. Świętego Stanisława nazywamy Stanisławowo. Jak dzielnica meksykańska nazywamy Meksykanowo. Jeśli czarni, to Czarnowo. Jeśli Żydowo, bo tam Żydo, to Żydowo. Moją dzielnicą ulubioną jest Jackowo. Lubię tam zakupy robić, nawet przejście. Tam w soboty, niedzielę ja czuję, że jestem po prostu w Polsce. Nie w jakimś mieście, tylko po prostu ja wiem, że to jest Polska. Od milionerów polskich, którzy się dorobili, do ludzi, którzy po prostu stoczyli się na dno. Ja, ze względu na swój wygląd, mogę sobie chodzić i obserwować ludzi. Oni nie obserwują mnie. Dla nich ja jestem po prostu ktoś przyszedł z południa Chicago. A ja jestem u siebie w domu. Tu jest Polska. Ja zdaję sprawę, że jestem czarny. Oczywiście, zawsze będę. I będę czarny i nie będę się nawet wybielał. Tylko, że u mnie nie ma nienawiści. Ja odrzuciłem tą złość, nienawiść do białej rasy. No, ich nienawiść jest teraz większa, stwierdziłem, niż biała do nich. Ja jak zacząłem rozmawiać z taką dziewczyną, to ona mi powiedziała, ty już jesteś inny, ty już się nie nadajesz do naszego społeczeństwa. Ja nawet myślałem tak z początku, że może tak będę na pograniczu czarnej i białej społeczności, że ja mogę mieć z nimi coś wspólnego. Okazało się, że kompletnie nic. Moje społeczeństwo to jest społeczeństwo właśnie te, w którym ja żyję, w społeczeństwie polskim. Niech ono będzie najgorsze, ja nie potrafiłbym w innym społeczeństwie już żyć, bo się utożsamiam z polskim narodem i inaczej sobie nie wyobrażam. Nie mam swojego miejsca w życiu. W tej chwili naprawdę nie mam. Jestem po prostu na rozdrożu nadal. Gdzieś idę i sam nie wiem dokąd. To trzeba zrozumieć, że ja mam 52 lata. I do tego, kim jest moja matka, ja myślałem przez wszystkie lata.
Myśl, człowieku, o tej samej jednej osobie, przemyślisz wszystkie warianty swojego życia. Ale dlaczego przykładowo nie szukałem matki, jeśli się przy tym temacie? Czy pamiętacie, jacy rodzice przyjeżdżali do naszych kolegów? Oczywiście. Pijany. Tak. Prostytutki. Tak, jest. Kurwy. Tak, i jeżeli miałem tak, do mnie przyjechać taka matka, czy ojciec, to ja mam serdecznie dziękuję tak, za taką matkę, za takiego ojca. No wiesz, ale i to był jedyny mój hamulec, że nie chcę w życiu takiej matki widzieć. Ja wiem, że koledzy, którzy odszukali matkę, żałują nieraz. Jeden jest zadowolony, ale tylko dlatego, że nie żyje. I teraz tylko jest jedno. Chce się widzieć, czy nie? Tak, bo jestem przygotowany. Ojca na pewno nie. Ojciec w ogóle nie wchodzi z żadną rachubą. Nie boję się odnalezienia matki. To matka nazywa się Zofia Majewska. Rocznik 1922 i jest tylko wskazówka Pomorze, Chęża. Niestety osoby o takim imieniu i nazwisku, jak pan podał, nie ma tutaj w tym spisie obejmującym te lata. Także nie ma takiego zapisu, który świadczyłby, że ktoś taki w tych latach przyjął tutaj chrzest w tej parafii. Mogła zmienić nazwisko, żeby nie szukali jej. Nigdy nie oskarżę jej o nic, tylko jedno. Dlaczego zostawia małego dziecko, które jest bezradne, bez niczego, zostawia? Bo mogła mieć wstręt do tego, że czarne, że nie może wrócić do Polski z Bachorem. Może widzi się dobrą matką, żoną, babcią. Czy ja mam prawo w to grzebać? A ja mam prawo, bo jestem dzieckiem i miałem matkę. Więc mam prawo szukania tego, kto mnie urodził. I spytania, dlaczego to zrobiłaś?